Telewizja w Polsce.pl, Edyta Hołdyńska, kolejny punkt programu. Drodzy Państwo, nie odchodzimy daleko od tej sceny politycznej dzisiaj, no bo dzieje się bardzo dużo, jeżeli chodzi o opozycję. Koalicja Obywatelska wchłonęła członków Nowoczesnej, ale ci, którzy pozostali, mówią, że będą walczyli o choćby pod samym klubem poselskim Nowoczesna pozostającym w parlamencie. Jak to wszystko komentować? Czy jest jeszcze dzisiaj realna przeciwwaga dla Platformy Obywatelskiej po tej opozycyjnej stronie? Zapytamy o to profesora Kazimierza Kika, politologa. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak pan sądzi, czy rzeczywiście istnieje jeszcze jakaś inna siła niż Platforma Obywatelska w polskim parlamencie, oczywiście pomijając partię rządzącą? No, w parlamencie jest jeszcze Polskie Stronnictwo Ludowe, rzecz jasna. Tak. Jest Kukiz, musimy pamiętać. Ale czy to realna siła, tak, dla przeciwwaga, przeciwnik realny, duży dla Platformy Obywatelskiej? A nie, 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 nie. Tak się składa, że nasza scena polityczna się wyraźnie polaryzuje na dwie przeciwstawne sobie siły. Jedna liberalna, druga narodowo-socjalna, nazwijmy to tak. I pozostałe oczywiście partie polityczne w tej systemie polaryzacji i w systemie dominującego systemu wyborczego opartego na hontcie nie ma racji bytu, praktycznie rzecz biorąc, na dłuższą metę, rzecz jasna, żadna siła pośrednia w warunkach tej polaryzacji. Jeżeli chodzi o stronę opozycyjną, to w tej chwili dzieją się rzeczy na scenie politycznej, że nurt liberalny jednoczy się, oczywiście jednoczy się stopniowo. Najpierw był to komitet w wyborach samorządowych, komitet wspólny wyborczy, i po tych wyborach okazało się, że to jednoczenie się jest skuteczne. Schetyna albo przywódcy Platformy Obywatelskiej doszli do wniosku, że należy w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego i w trosce o jak najlepsze wyniki do Parlamentu Europejskiego proces jednoczenia przyspieszyć. To, że to nie odpowiada interesom pani Lubnar i części jej koleżanek i kolegów, to jest rzeczą oczywistą, ponieważ jak ze wszystkim, tak i tutaj w grę wchodzą interesy, w tym wypadku interesy partyjne, kilkanaście osób, które chciałyby jednak wytargować przed tym, zanim włączą się nurt Platformy Obywatelskiej, jak najlepsze pozycje na listach do Parlamentu Europejskiego w przyszłych wyborach. I to chyba byłaby zasadnicza, w moim przekonaniu, przyczyna tego, że nie cała partia przystąpiła. Panie profesorze, a kiedy Nowoczesnej przestało opłacać się startować z własnych list do Parlamentu Europejskiego? Czy możemy wskazać jakiś moment rozłamu, czy to może objęcie sterów przez Katarzynę Lubnauer? Kiedy tam się zaczęło tak mocno źle dziać? Niepowodzenie polityczne pana Petru, to był ten początek, kompromitacja nawet powiedziałbym pana Petru, bo kompromitacja przywódcy pana Petru była kompromitacją faktycznie całej partii. Oczywiście, bo to była partia, pamiętajmy o tym, przywódcza. To była partia Petru. Na początku tak było to oficjalnie powiedziane, więc kompromitacja przywódcy była kompromitacją całej partii. Potem następstwo, przejęcie władzy przez kobiety, bardzo inteligentne oczywiście, ale jednak bez charyzmy i bez pomysłu. A następnie, jak to wśród kobiet, następuje podział, czyli nieporozumienia wewnętrzne i partia się sypie. Czyli to kobiety wszystkiemu winne także po części. Nie, nie, broń Boże, broń Boże. Kobiety są tak inteligentne, że długo zgody między sobą nie utrzymają. Ach, rozumiem. Czyli te wojenki to także dlatego, że Katarzyna Lubnauer pokłóciła się z Kamilą Gasiuk-Pihowicz. Właśnie ambicje, 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 ambicje. Przede wszystkim ambicje wchodzą w grę, w moim przekonaniu. Ambicje i oczywiście brak strategicznego myślenia. No bo prawdę mówiąc, Nowoczesna wykonywała swoisty taniec w ostatnim momencie. Chciałabym, ale się boję. To znaczy, trochę chciałbym współpracować, wchodzę w Komitet Obywatelski, ale troszkę chciałabym być samodzielna i nie do końca chcę wchodzić, chyba że pod warunkiem utargowania jak najlepszych warunków
na miejsc na listach. To jest bardzo czytelne i bardzo nieskuteczne. Kamila Gasiuk-Pihowicz w takich rozmowach wewnętrznych na forum członków Nowoczesnej, co wyciekło dzisiaj do sieci, pisała, mówiła, że skoro powiedziało się A, trzeba powiedzieć B. A jako A rozumiała przystąpienie do Koalicji Obywatelskiej w wyborach samorządowych, to połączenie sił w wyborach samorządowych, jako B rozumiała już teraz przejście do tej Koalicji Obywatelskiej pełną stopą, obiema stopami, właśnie przed wyborami do Europarlamentu, dlatego że ponoć opłaciło się to właśnie w wyborach samorządowych. Jak pan by na to spojrzał, czy takie tłumaczenie już do samych członków klubu Nowoczesnej trafiło? Pamiętajmy o tym, że to łączą się elity, czyli łączą się działacze. Tu nie ma mowy o uwzględnianiu stanowiska elektoratu, który dopiero zabierze głos w swoim czasie, ponieważ nie sądzę, żeby elektorat Nowoczesny, który wyłonił się z elektoratu w dużym stopniu Platformy Obywatelskiej, to znaczy z tych, którzy zwątpili w Platformę i wolali i zagłosowali na Nowoczesną, żeby ten elektorat w tak dużej ilości, w jaki głosował na w 2015 roku, żeby ten elektorat wrócił do elektoratu Platformy Obywatelskiej. Więc ja myślę sobie, że tutaj grają interesy poszczególnych członków partii, interesy indywidualne, którzy chcieliby zostać w polityce i w związku z tym chcą się schować pod silniejszy, większy parasol polityczny. Natomiast nie sądzę, żeby to połączenie się obu partii, a właściwie wchłonięcie jednej przez drugą, mogło stanowić wartość dodaną dla nowego bytu politycznego, jakim będzie połączone, jakim będą połączone obie partie, ponieważ nie sądzę, żeby pojawiła się tu wartość dodana, jeżeli chodzi o utrzymanie elektoratu Nowoczesnej. Co będzie dalej z opozycją? No właśnie, na kogo teraz będą głosowali Polacy w kolejnych wyborach? Czy rzeczywiście dla Polaków, dla tego elektoratu? PO oznacza dzisiaj Nowoczesna i na odwrót Nowoczesna oznacza dzisiaj PO. Jak ci wyborcy, którzy kiedyś zaufali Ryszardowi Petru, mają się dzisiaj czuć? Na kogo mają głosować? Pamiętajmy o tym, że Nowoczesna jest przykładem partii okresowej. Mieliśmy pełno tego typu partii. Obecnie taką partią właśnie jest Nowoczesna, ale także Kukiz. Tych partii było już kilka. W każdej kadencji pojawia się jakaś. I ja myślę sobie, że taki jest los partii, takich przejściowych partii protestu, jakby to określić, które rodzą się z protestu, a zatem z negacji. Ale w ramach tego protestu i tej negacji nie ma konstrukcji, czyli nie ma strategii, dobrze dobranej strategii przyszłościowej. Nowoczesna była takim wyrazem protestu przeciwko Platformie Obywatelskiej 2015 roku, ale niestety poza ten protest nie wyszła, to znaczy nie skonstruowała propozycji na tyle interesującej, żeby utrzymać się na fali politycznej. I za to się płaci, bo to jest partia protestu, to jest partia okolicznościowa, partia chwili, partia przejściowych emocji dużej części elektoratu. A czy ta koalicja ma szansę przetrwać? Bo to też jest pytanie. Wielu komentatorów, wielu publicystów, wielu politologów wskazywało na to, że parlamentarzystów PO i Nowoczesnej niewiele łączy, jeżeli chodzi o taką ideowość, spójność, że tak naprawdę jedyne, o co wspólnie walczą, to jest właśnie to przejęcie władzy i odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od władzy. Czy tam narodziła się jakaś wspólna, głębsza idea? Dzisiaj na polskiej scenie politycznej, ale nie tylko na polskiej, nie ma ideowych partii politycznych. Są partie władzy, partie finansowane przez państwo, czyli partie państwowe, partie bez poważniejszego wpływu w społeczeństwie. No jeżeli popatrzymy, że we wszystkich partiach politycznych razem wziąwszy znajduje się niespełna 0,5% wszystkich uprawnionych do głosowania, to musimy pamiętać o tym, że partie dzisiaj są partiami interesu, czyli do partii politycznych ludzie idą motywowani ekonomicznie, przede wszystkim, nie ideologicznie. Stąd też tak łatwo przechodzić z jednej partii do drugiej, ponieważ nie ma wyrazistej granicy pomiędzy chadecją, neoliberalizmem, liberalizmem, socjaldemokracją, ludowcami, którzy też uważają, że są chrześcijańską demokracją, konserwatywną, więc to jest
Dzisiaj polska klasa polityczna jest klasą bezideową w większości. Partią jest to klasa polityczna, która kieruje się interesami albo motywacjami ekonomicznymi, a na ostatnim miejscu, jeżeli chodzi o wartości, które bardzo często są formułowane w wystąpieniach, pełnią te wartości rolę instrumentalną, a nie rzeczywistą. A jak ma dzisiaj czuć się Ryszard Petru? On sam dzisiaj skomentował w Sejmie w odpowiedzi na pytania dziennikarzy, czy możliwa byłaby koalicja także z nim, jeżeli chodzi o Nowoczesną. Stwierdził, albo szeroka koalicja, albo żadna. Czy jest to możliwe, że teraz dołączy także do tej koalicji obywatelskiej? Oczywiście, że wszystko jest możliwe. Możliwe jest połączenie różnorodnych wewnętrznie, nawet sprzecznych czasami merytorycznie, programowo, ugrupowań, ale los takiego bloku byłby równie krótki, ponieważ zaraz po ewentualnym, potencjalnym sukcesie rozpadłyby się. Rozpadłyby się wskutek niemożliwości skonstruowania kompromisu między sobą, bo łączyłoby je tylko jedno, negacja Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli osiągnięty byłby cel zasadniczy, nic by już te partie nie wiązało, bo nie wiąże ich nic ideowo ani programowo. Jeden program, obalić PiS, to naprawdę nie jest program Partii Demokratycznej. Profesor Kazimierz Kik, politolog, bardzo dziękuję panu za ten komentarz. Dziękuję. Drodzy państwo, my do tych bieżących informacji politycznych oczywiście będziemy jeszcze tego popołudnia wracali. Przed nami najważniejsze bieżące komentarze jeszcze w tej sprawie. Zajrzymy za chwilę po krótkiej przerwie, pewnie z powrotem do Sejmu, właśnie po to, żeby posłuchać tych gorących komentarzy politycznych.